Tak. Szczyrk. Solisko. I co? Jademy w klotce. Przynajmniej nie zmarzniemy. Nie zmarzniemy, no. Ludzie na buty wioło. No jak to się to teraz będzie otwierało? No tak samo jak my to zamkli, wiesz? Czyli za to trzeba będzie chycić? No. Aha. Tylko musisz dwa razy otwierać, no. No wiesz co? Tylko już gadają, co możesz zrobić, że się możesz zamknąć. Tu jeden orczyk. Wiesz? Ale to on chyba już nieczynny jest. No raczej nieczynny. Jadymy no, jadymy kaj na wilk. Ja, kaj na wilk. Pierunie. W sumie dobrze, bo nam przynajmniej zima tu nie będzie. Ale żeby troszkę wiatru było, już zamykać. Ja ci gadam, że 7 już było, 8, 9. Zresztą kurde, w Wiśle tyle wyciągów jest i nie ma z tym problemów, a tu taki kurczę nowoczesny ośrodek zrobili i problemy z wiatrem. Ale dobrze, że się nam udało bez korka jechać. To bez było kolejki. Szczęście po prostu. Bez kolejki, bez korka. Ja ci godzę, że gangryna wczoraj przyjechała. Oni wczoraj przyjechali, wiesz, pewnie uwidzieli, że zabite. Że nieczynne? I fajran, pojechali no. W pieruny. Pierdoli, my sobie tu pojeżdżymy. A jak zamkną, no trudno, przyjadę jeszcze raz. Ciekawe, to tu chyba nie ma trasa. No raczej nie. Widoki może bydą, ale... Bo to tu jest ta Golgota, nie? Nie. Nie? Golgota jest tam, w Szczyrku. Drugie to skipasy. Kurwa, czemu tu nie wymyśli na 4 godziny? Spoko by było. Nie, na cały dzień. Nie ma innej opcji. No chcą kasę zbić, no. No. Na ludziach. No wieje tu kaczkę. Oni jeszcze nie otwierają, no to. Thank you.
zjedziemy tą drugą trasę. Ja? Ta była łatwa. Proszę do przodu. Proszę zamykać bubliny. Poczekaj, daj to wyżyć. Co? No. Patyki się mi przywarły, ale... Co on to powiedział? Proszę zamykać, co? A jakieś gobliny czy pierdolę. Ledwo my wsiedli, to już co będę zamykać? No. Chłopie, nie pouczaj mnie. 15 lat doświadczenia. Fakt no. Tym, że nigdy z osłonami przeciwwiatrowymi, ale... Teraz pojademy tą, nie, tą trasą, tą drugą, obok. Bo tato była tak prawie do Joli. A potem się przeniesiemy tam. Wszystkie trasy trzeba objeździć. Pierunie, to spadnie. Jak na karuzeli. Drżycie, to powinno razem chodzić. Nie, że dwa razy kuźwa to odmykać. Że ciężko to idzie. No oczywiście, że to powinno być razem. Dobre, jakby deszcz padał. No bo nie zmokniesz. Albo po prostu... Coś mi się wydaje, że to chyba jednak zamknę. Co? Jeżeli jest taka sytuacja, że wiatr wieje, to póki go pieruna to otwierali. Czy na Skrzycznym też wieje. Bo to jest jeden wspólny skipas, wiesz o tym? Z pewnością też wieje. Możesz iść na Skrzyczne. Albo tam, na to Beskid, coś tam. Tylko, że wiesz, to może być tak, że jeżeli by to tu zamkli, to tam wszyscy ludzie pójdą. No to właśnie. Myślę, że może wszystkim tam. Mi się wydaje, że to chyba zamknę jednak. Żeby tu cały dzień nie pojeżdżył. No już ciepło zrobi. Thank you.
Śniegi tu zmieni. Inny dzień przemieniał. Tak mówili. Że trzeba podejść do tej informacji i zmienić. Jakby zamknij te wszystkie wyciągi.
to jest automatyczne. Jeszcze dwa razem otwiera. Trochę my sobie jest mądrzej. Wiesz, gdyby synek nie powiedział, to bym nie wiedziała, bo niestety po polsku tam tego nie pisze. No właśnie. No. Pisało po angielsku. Wszystkie inne języki, ale nie polskie. Macie jeden ten. Proszę przejść. Teraz sami pojadymy. Tylko to mnie w kolejce. Ale przynajmniej umy ciepło, nie wieje. No. No. Problemy z wiatrem przy takim, można powiedzieć, nowoczesnym wyciągu. Jeszcze my w tym takim nie jechali. No nie. I to jest najdziwniejsze, to, że ta osłona podobno otwiera się automatycznie. Jest to napisane w czterech językach, w tym po angielsku, po niemiecku, po włosku i chyba po hiszpańsku. A są my w Polsce i nie ma ani słowa po polsku. Albo chociaż po rusku, po słowacku. Po słowacku, po rusku. Nie ma. Także i no, co? Jak ja nie umiem takich języków, to co nie mówię? To jest skandal moim zdaniem. No ale cóż, Słowacy to wybudowali. To chociaż po słowacku. Po słowacku chociaż, no właśnie. Ale to też jest moim zdaniem zaniedbanie, jeżeli są wiatry, no rozumiem, jeżeli jest wiatr 70 na godzinę, coś takiego, no to okej. Okay. Ale żeby taki wiatr był i problemy, to te stare orczyki przy tym były lepsze. No bo zasłonięte. No. Orczyki są zasłonięte. Teraz widać. Ani słowa po polsku. I ty się domyśl, jak się to otwiera. Właśnie. Jeżeli jedziesz pierwszy raz w takiej klotce, nie znasz języka. Owszem, no w języku angielskim tu no pisze faktycznie, tak. To jest automatyczne otwieranie. No tyś się nie uczył, a ja się uczył. Wypadałoby. Także no wypadałoby we własnym kraju znać języki obce. I żeby w Polsce po polsku się nie szło dogadać. To jest fajne, słychać ten wiatr. Wieje fest. Wieje fest. Dlatego jest mało ludzi. No. Widać jak to się kolybie wszystko. Jestem płatną huśtawkę. Płatną huśtawka, płatną karuzela. Atrakcje zapewnione. Byleby ta huśtawka nie spadła. Spać raczej nie powinna. Ale bujo nami fest. Wow. Nawet naftę mi chcę znowu wściepać. Ale jeżeli te puste krzesła, co jadą, nie obracają się do okółka, to znaczy, że jeszcze tak fest nie wieje. Aleś wymyślił. Jakby tu się obróciło to krzesełko, to wierz mi, że je ostatni raz tu siedzę. Teraz pojadę następną trasę, jakąś tam. Przed tym jechało z nami, tutaj full ludzi było, także tak nie bujało jak teraz. Czyli trzeba jechać full ludzi. Nie samemu.
jednak jest lepszy obciążeni. Fakt faktem jest wydmuchowisko. Śnieg wydmuchowy. Moim zdaniem powinny być drzewa. Jeszcze zdążymy, my to 8 godzin nie dojeżdżymy. A nic, ja to mogę zamienić na piątek. W zasadzie no można by było zamienić, ale jedynie komuś przekazać. Przekazałabym, to nie miłość mnie. Zobaczcie, tu było budowę na no, popatrzcie, że to... Thank you.
Dobra, to tu budynek jest. No przecież pisze, nie? Wejście. Poza brzytej nie będę jechać. To jest peszady. Thank you.
Thank you.
było. Ale jak ten słup jest taki pochylony. Jest sam na wierzchu, słuchajcie. To się faktycznie samochód otwiera. Teraz się nam samochód otwiera. Z kulitego wiatru, tutaj będzie zawarto. A ciekawe, czy niebiesko też? Na razie go dali jest na żółtej. A ja niebiesko też to tam będzie. Zawarli, że wieje, kolejka pieronowato, one już skończyli jazdę. O co czekać pół godziny w kolejce? Jademy tu. A tu coś, ten śnieg będzie. Popatrzcie, aż tutaj są poparkowani. No bo jak tam się nie dało, no to wiesz. Ja miała zatankować. Trudno. To wskoczenie na kraba. Jedynie.